Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj, tak jak już wspominałam ostatnio, rozpoczniemy od areny. Tylko zanim to chciałabym wam powiedzieć, że ostatecznie zdecydowałam się na zainstalowanie tego patcha, który ma pomóc niby z tymi lagami. Nie wiem, czy to coś pomogło, no wydaje mi się, że jest płynniej troszeczkę. Jeżeli chodzi o jakieś opcje czy ustawienia, to też bym wam chciała pokazać, to ewentualnie mi powiecie, co mogłabym zmienić, żeby wszystko wyglądało jeszcze lepiej, tak żeby mi to w miarę jednak nie zajechało komputera. Tak, alternatywne SI mamy wyłączone, ale mamy włączony balans alternatywny. Włączenie go spowodowało, że musiałam rozpocząć grę od nowa i nadrobić wszystko, co zrobiliśmy przez dwa odcinki. Troszeczkę mi to popsuło plany, bo miałam 4 odcinki nagrane na zapas. Postanowiłam po prostu, że nie wrzucę ich już wam, tylko po prostu będziemy kontynuować od drugiego, bo drugi się pojawił na kanale wczoraj. Więc tak to wygląda. Nauczyłam się tego, co nauczyliśmy się tak samo w ostatnim odcinku i jak możecie zauważyć, mam mniejszą liczbę punktów doświadczenia oraz punktów nauki, no bo wymagało to ode mnie większej inwestycji chociażby w kowalstwo czy inne rzeczy. Jeżeli o to chodzi, no to mamy to. Ostrzenie oręża wymagało więcej, dużo więcej. Dobra, no to tak naprawdę to by było na tyle z takich ogłoszeń parafialnych. No i co, i myślę, że zaczniemy tutaj od Joey'ego, czy jak mu tam na imię. Nie umiem czytać czasami, bo wiecie, oni mogą mieć jakieś niemieckie nazwy, niemieckie czytanie, bo to jednak niemiecka gra i po prostu z tym typkiem będziemy się bili. Walcz ze mną na arenie. Dobrze, ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Dobrze, ja już chciałam z automatu przewijać wszystkie rozmowy po tym moim ostatnim failowaniu, tym, że musiałam po prostu od nowa grę uruchamiać. Dobra, gościu, chodź, bo nie chcę, żebyś mi wyszedł z areny, czy coś się stało dziwnego z tobą. No i co? I okej, to nie jest, jako wyjście z areny, no to cię przyprę po prostu do ściany. Dobra, weźmiemy sobie z ciebie rzeczy. To nie jest chyba dosyć... dobra. To nie jest dosyć dobry pomysł, ale może być. Nikt mnie tutaj za to nie zbije. I co? I miałam plan, żebyśmy poszli dzisiaj do Cape Dan, ale mamy to zadanie z Jackiem i Złotem Buntowników, z tego co kojarzę, już wzięte. Czy nie? Zawsze biją małego. Nie mamy? Jak to nie mamy? Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. Dzięki serdeczne. Jak to nie mamy tego? Czy ja jestem ślepa? To będzie w Ardei? To kto mi zleca to zadanie? A to ciekawe. Byłam pewna, że tego questa mamy, bo nam chyba o tym mówił Marlo. Albo mówi nam o tym dopiero Seruk w Cape Dan. Dobra, skoro nie mam tego questa w dzienniku, to pójdziemy najpierw do Cape Dan, ewentualnie jeszcze do Marlo pójdę zagadać. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Dobra, oczywiście. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. No wiadomo, zobaczymy. Starałam się tak samo zebrać te same roślinki, które zbieraliśmy razem, więc raczej nie powinno być rozbieżności, jeżeli o to chodzi. Tak mi się wydaje. Dark Phoenix mi pisał, że mogłam sobie Coopera pokonać wcześniej i wziąć go tam do jaskiń, ale tak jak już mu odpisałam, celowo nie chciałam go brać, bo tylko bym się martwiła, że zginie, chociaż on jest, wiecie, jakimś tam... To jest niezależny NPC, to znaczy on nie jest nam później w ogóle potrzebny, ale ja wolę w takich momentach po prostu dmuchać na zimne. I tak też jeżeli chodzi o ekwipunek, no to ten patch też poprawił to, że mogę klikać myszką, a nie muszę enterem. Także to jest naprawdę wygodne. Mamy nowy poziom. Będę trzymała punkty, bo będę... Cholera, ale mnie łeb boli. Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie.
Okej, a będziesz walczył u mego boku, jak będę wyrzynać na przykład Redok? Nie, no pewnie nie. Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę doświadczenia. Pójdę za tobą wszędzie i będę walczyć u twojego boku. Kiedy już nie będziesz mnie potrzebował, po prostu mnie odpraw. Ale to by było śmieszne, nie? Dobra, nie biorę ciebie, bo ciebie nie potrzebuję. No to co, myślę, że możemy już stąd spadać. Przenieśmy się do Redok. Chyba Serug nam mówi o tym złocie buntowników, także to będzie rzecz na kolejny odcinek, już podejrzewam. Chyba, że będę chciała to jakoś spójniej zrobić. No i co? I tak to wszystko wygląda. W ogóle zauważyłam bardzo ciekawą rzecz, mianowicie kiedy latałam poza odcinkiem za tymi świniami znowu, bo mi się nudziło, dlaczego by nie, to zauważyłam, że one nie zawsze przychodzą w jakby wyznaczone miejsce, bo pamiętam, że miałam zawsze ten problem, jak w monterze trzeba wybijać te krowy. Mianowicie, wiecie, one po prostu się wybiegują na różne strony i najczęściej wracają. Ale później zauważyłam, że na przykład ta jedna świnka nie wróciła, tylko zmieniła sobie krzaczki, w których stała. I wiecie, ja całe życie po prostu myślałam, że z tymi krowami to jest jakiś po prostu błąd, że one mi, nie wiem, znikają, że tak w ogóle nie powinno być. A tutaj się po prostu okazało, że one mogą zmienić sobie miejsce i na przykład sobie stać w tych krzaczkach, bo im tutaj jest fajnie. I na przykład, może tutaj uda mi się wam pokazać, że ta świnka, ona sobie tutaj znalazła miejsce, gdzieś w tych krzakach, o tutaj. Dosłownie ona stała tutaj. Także już muszę wiedzieć na przyszłość, że warto się rozejrzeć w takich tych zaroślach, żeby później nie zgubić sobie na przykład tych krówek, bo to naprawdę jest potem tragedia, bo nie da się zadania wykonać. No jak dla mnie dalej ścina, ale może trochę mniej. No na to już chyba nic nie poradzimy. Mamy nowe zadanie, tutaj pewnie. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. No i dobra. Skóry dla myśliwego Jensa, co ty masz? Okay. No rzeczy wiadomo, podług. Mogłabym posprzedawać... Właśnie, mogę mieć też więcej pieniędzy, bo troszeczkę musiałam sprzedać tych rzeczy, które znalazłam tam w jaskiniach i w ogóle. Czy ciebie okradać? Mogłabym ciebie okraść. Bo on nie jest, wiecie. Później byłby problem. Bo nawet jak wyzwolimy Cape Dan spod władzy... Sprawasz się jak jakiś złodziej. Spod władzy orków, no to i tak tutaj Jens nie będzie wrogo nastawiony z tego, co kojarzę. Mamy głodne wilki tutaj, których już część wybiłam. Jezu, ale ścina czasami. I one są do innego zadania, ale chwilowo je zostawię, bo nie mamy jeszcze na nie zlecenia. Witaj, Silas. Tuhu, nowa twarz. Jestem najemnikiem, nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. Kim jest Buford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych, nawet na chwilę. Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dan można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Dobra, dzięki. Czyli do Buforda mamy się udać. To nie będzie raczej problem. Hmm.
A co znów chodzi, Mora? Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan to dziura zabita techami. Wolałbym przyłączyć się do moich braci nieopodal Vanguardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na warcie. Ktoś źle odczytał kwestię swoją. Potrzeba ci czegoś? O tak! Potrzebuję ciszy i spokoju, więc nie wszczynaj żadnych rozrób. Trzymaj się z dala od cudzych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy, Mora. Jasne. Widzę, że ci niewolnicy wcale tak źle nie mają. Mogą sobie przynajmniej palić blanty. Jezu, dobra, straszna jestem. Wilcza skóra. Dziękuję bardzo. Potrzebujemy 10. Mamy jedną na koncie. Ja, moi drodzy, nagrywam dla was ten odcinek dosyć tak z rana, bo ja w ogóle dzisiaj wstałam o 6, bo na 16 jadę z Damianem na koncert naszej przyjaciółki, która ma koncert dyplomowy, bo skończyła szkołę muzyczną. I mamy koncert na 16, a przez to, że Damian pracuje z domu, no to musiał zacząć wcześniej pracę, czyli musieliśmy po prostu wcześniej wstać. Także bywa. Zebrałam chyba już 3 te skóry. To może po kolei. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Kurczę, powiem wam, że z jednej strony lubię asasynów, ale z drugiej chciałabym jednak zagrać pod Adanosa. A prawda jest taka, że jak pójdziemy do asasynów tam, i tak się nie dostaniemy do Isztar, bo nie da się w podstawowym chyba Gothiku 3 dostać. W questpacku czy tam content modzie można wykupić dostęp do Isztar i tam normalnie robić zadania. Ale szczerze mówiąc, ja chyba tego nie będę potrzebowała robić i tak. Także chyba nie będę im pomagać, zważywszy na to, że gramy tak Adanosowo i nosowo. Ja nie chcę zabijać później dla asasynów magów wody. A jak zacznę już im pomagać powoli, no to taka reputacja będzie, wiecie. Tak samo zniewalanie dla nich ludzi, no. No nie za bardzo. Nie będę polował na ludzi. Czasy się zmieniły. Twój król już tutaj nie rządzi. Lepiej się z tym pogódź, albo się nie dogadamy. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. No dobra, ekwipunek schwytanego paladyna to nam się przyda, ale do Urkrasa pójdziemy chyba w kolejnym odcinku dopiero. Co by tu zrobić teraz? Tutaj widziałam kolejnego asasyna. Witaj. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Chcę kupić mikstury. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Dobrze, proszę. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Pierwsza reputacja. Naucz mnie czegoś o alchemii. Ty uczysz różnych rzeczy, jak zatruwać broń, to by nie było głupie. Chcę kupić mikstury. Dobrze. A masz złoto? Nie mam, jestem debilem. No dobra, to tyle by było. Tutaj nie wejdziemy. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. O, on jednak powiedział na to miejsce miasto.
Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o przechodzeniu przez te drzwi bez pozwolenia, dobra? Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Tak, standardowo trzeba reputację zdobyć. Nie ma sprawy. Zróbmy jakieś F5, bo ja jeszcze nie zrobiłam żadnego zapisu, a już chyba nagrywam z 15 minut. To nie jest dobry pomysł. Tutaj jest ten kufer alchemika, ale potrzebujemy troszeczkę więcej rzeczy. Tu jest napisane coś o alchemii. Tak, jak widzicie, mniej punktów się zdobywa z tych pulpitów. Skrzynka. Za ciężkie. Właśnie, otwieranie zamków trudnych, 30 umiejętności złodziejskich, czyli musimy dać 20, plus się nauczyć. Myślę, że damy radę w dzisiejszym odcinku to zrobić. Byłoby dobrze, bo akurat kufry im wcześniej, tym lepiej, bo jeszcze wiem, gdzie są. I mamy Buforda. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Chcę, bo chcę wam zrobić, nie wiem, na złość. Ty tu rządzisz? Tak. Ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. Wiecie co, to prawda. Ja ogólnie buntownikiem i najemnikiem, chociaż bardziej najemnikiem, lubię grać, bo jest chyba tak bardziej ciekawie, wydaje mi się. Można sobie z Kanem porozmawiać. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dan władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Dziękuję. Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Znajdź wygłodniałe wilki i rozpraw się z nimi. Okej. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Dobra. Mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Porozmawiaj z kwatermistrzem Deckardem. On zawsze ma jakieś zadania. Poza tym możesz u niego dostać nowy ekwipunek. W porządku. Gdzie znajdę kwatermistrza Deckarda? Udaj się w stronę latarni morskiej. Mamy niewielką chatę za magazynem Urkrassa. Kwatermistrz pilnuje tam naszych zapasów. Okej, wiadomo, że orkowie nie są z nas zadowoleni. A my te skórki mamy zbierać. Tu jest jedna, tylko żeby mnie nikt nie zagadał. Mam cię. Chyba mamy już z 5, czy mi się tak wydaje tylko? 5, dokładnie. No to co? Myślę, że zrobimy tak, że spróbujemy te skóry pozbierać i pójdziemy zapolować na te wilki. Tutaj chyba też jakaś skóra powinna gdzieś leżeć. Tu jest Urkras, którego na razie nie chcemy denerwować. Jest ziółeczko. Tu jest Cyrus, też z nim na razie nie będę rozmawiać. Mamy Deckarda i to jest rzecz, która mnie interesuje. Ewentualnie serug by mi się też już przydał. Dobra, ile mi tych skór zostało? Jedna. Dobra, to najpierw może Deckard. Jesteś tu od niedawna, nie? Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Rozumiem. Przysyła mnie Buford. Mówi, że możesz dać mi wyposażenie. Tak mówi, he? To niepodobne do Buforda. Nie ma nic za darmo. Najpierw wykonasz dla mnie zadanie, a później pogadamy o wyposażeniu. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. 3 powinny wystarczyć. W Cape Dan panował ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. Wiecie co, mnie to śmieszy, że on powiedział, że może nam dać kilka zadań od ręki, a dał nam jedno. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szukać. To jest trochę głupie. Potrzebuję wyposażenia. Więc zobacz, co mam. On ma standardowo zbroję właśnie najemników, ubranie farmera w sumie, albo skórzany strój. To na początek nie byłoby głupie. Chociaż na lekki pancerz już mnie stać jakiś.
Można by było kupić sobie u buntowników, bo szczerze mówiąc my nie znajdziemy tutaj żadnej zbroi, bo tak to wszystko działa. I teraz tak, z Rukiem jeszcze bym nie chciała chyba rozmawiać. Chociaż... Nie no, jeszcze bym się wstrzymała trochę. Tu gdzieś powinna być jeszcze jedna skóra, to pójdziemy zapolować? Tu nie było żadnej skóry? Niemożliwe. Oczywiście, że była. Dobra, to możemy iść. Tylko moment, upewnię się. Tak, mam 10 skórek. Dobra, to idziemy polować. Czy ten jeleń się zbagował? Tak jest. Kocham to. W Gothicu 3, że te jelenie się bagują i bardzo łatwo jest dzięki temu upolować. I widzę, że tutaj też była jedna skóra na wejściu. A nawet i dwie. Jezu, jakieś poruszenie tam moje świnki zrobiły w klatce. Matko boska. Ja się skuszę tutaj wejść. Tylko jak można nie trafić jelenia, który... No właśnie, tak myślałam. Dziękuję bardzo. Dobra, i teraz pytanie, jakby tutaj przejść. A tu była jeszcze jedna skóra. Chryste, panie. Niewiarygodne. Dobra, tędy możemy najpierw się przejść. Chociaż wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Wróćmy do Cape Dan. Bo... Jest taka rzecz, że jak ja bym teraz jednak pogadała z Serukiem wcześniej, to bym się już mogła chyba nauczyć tego otwierania. Albo by mi naprawdę bardzo mało chyba brakło. Nie wiem, ile mnie to będzie kosztować, czy 10 punktów, czy więcej, ale on ma dla nas zadanie. Więc zanim wyjdziemy... Poczekaj chwilę. O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz. Zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby cię praca? Co to za praca? W magazynie Urkrasa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. O właśnie. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazji. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz. I lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda. Właśnie dlatego zostałem złodziejem. Jak rozpoznać któregoś z was? Takich jak ja rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Czemu miałbym dla ciebie kraść, skoro nawet nie pożądasz łupu? My, złodzieje, zawsze szukamy ludzi, którzy mają ten fach opanowany w większym stopniu od nas samych. Kto wie, może się czegoś od ciebie nauczę. No i dobra, i to jest ta rzecz, którą chciałabym najpierw zrobić. Tylko żeby mnie Urkras nie zagadał, bo mi się nie chce z nim jeszcze rozmawiać. Nie chcę zbierać tak zadań na chybił, trafił i później, wiecie, mi cały dziennik, tylko właśnie stopniowo. Kolejna wilcza skóra. Już mam naprawdę więcej tego niż chciałam. Zróbmy F5 i pora się trochę poskradać. Z tego co kojarzę, jest tutaj też paczka z bronią. I właśnie też jest teleport do Cape Dan, więc to się nam może przydać. Dobra. Mamy wszystko. Hej Mora, co się tu skradasz? O, akurat zaczął chodzić, ja pierniczę. Dobra. Co tam, Seruk? Mam dla ciebie te pucharki. Teraz mnie naucz. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem, że to ci się spodoba. Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota u każdego kupca. Dobrze. Jeśli wciąż szukasz pracy, udaj się do Ardei. Strażnik wieży, Jack, nieźle zarobił na buntownikach. Rozumiem. To jest ta informacja, której potrzebowałam. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. I teraz tak. Chyba mi starczy punktów. Nie jestem. 19. 5. 10. 15. Raz. 2. 3. 4. Naucz mnie, jak otwierać skomplikowane zamki.
A, chcesz się dobrać do kosztowności? Trzymaj wytrych samymi koniuszkami palców. Będziesz miał więcej wyczucia. Po dźwięku poznasz, czy popychasz mechanizm zamka we właściwym kierunku. No i świetnie. Jeszcze nam zostały nawet jakieś punkty. Przydałoby się też ewentualnie wyłganie z kłopotów. I też się już tego mogę nauczyć, więc nauczmy się. Jak się wyłgać z kłopotów? Pożyteczna umiejętność, jeśli będziesz miał problemy ze strażnikami. Najważniejsze, by wypaść przekonująco. Mów pewnym głosem i patrz kolesiowi prosto w oczy. Sprzedaj mu jakąś historyjkę, cokolwiek. Tylko nie mów, mogę wszystko wyjaśnić. No i dobra, i to mi wystarczy. Okradanie innych raczej mnie nie będzie chyba rajcować. No i teraz możemy iść wreszcie zapolować. Tylko może jeszcze jedna rzecz, żeby już nie zapomnieć. Otwórzmy ten kufer. Tutaj u Esiela, czy jak mu tam było. Nie wiem, ile mam wytrychów, bo ostatnio nie miałam szczęścia. Mianowicie, jak zaczęliśmy serię, to gra mi dała wytrychów bardzo dużo. A tutaj się skończyło na tym, że mi gra tak naprawdę nie dała wcale i nawet musiałam kupić część. Przy okazji, robi się wieczór, więc pójdziemy się przespać do rana. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Nie, dzisiaj nie pada. I możemy iść polować na głodne wilki. Bardzo nie lubię tego robić. Przydałaby się lepsza zbroja. Tylko nie chce mi się znowu... Chociaż... Wiecie co? Teraz to mamy znowu brak trochę gotówki. Chociaż jakbym to posprzedawała, może by się 5000 uzbierało. Ale dobra, to jeszcze poczekajmy trochę, zajmijmy się tymi wilkami. Wiecie, chciałam się też nauczyć, bo tutaj jak pójdziemy wyżej, to tam jest kufer od razu, taki właśnie metalowy i by nam się to po prostu przydało. Cześć, Harek. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Akurat mam. Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego Jensa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka rękę myje. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Dobra, zanim go weźmiemy, to pójdziemy te wilki zapolować na nie, bo będą nam tutaj, podejrzewam, trochę przeszkadzać. I tutaj będzie pierwsza skrzynia metalowa do otwarcia. Metalowy kufer. Złamany. Dobra, ja już się zapiszę, bo jak bezimienny mówisz, że jest złamany, to jest problem. Okej. No i dobra. Z tymi wilkami to jest po prostu tragedia, ja ich nienawidzę. Połasiłabym się już na nowy pancerz, ale troszeczkę jeszcze bym uzbierała tych pieniędzy. Dobra, widzę, że was jest tutaj... Troszeczkę jesteście rozszczepione, to chyba na mój plus. One są dużo agresywniejsze od tych normalnych. Niedobrze. Może zdążę. To jest fajne, że można paru przeciwników naraz atakować. Nawet bardzo. I mamy kolejny kuferek. Znowu się zapiszemy tak na wszelki wypadek.
Ja już się wolę zapisywać przed tymi kuframi, bo nic mnie to nie kosztuje, a mam pewność, że nie połamię wytrychów na tym. No i dobra, Harekowi się pomoże za chwilę, jak się pozbędę tych wilków. Żeby mi na nic nie wpadł. Tu jest głodny wilczek. Nie, nie, nie. Chciałam rzeczy zebrać tylko. O. Dobra, kurna no. Jednego bym chciała, proszę. Dajcie mi jednego. Dobra, nie trafiłam tym pierwszym. Dobra. Jeszcze chyba będzie jeden po drugiej stronie. I okej. Dobra, fajnie. Tak naprawdę tego Hareka to już bym chyba mogła wziąć ze sobą. Bo wilki będą po drugiej stronie. Dobra, to się cofniemy po niego i go przeprowadzimy. Będzie kolejne zadanie wykonane. Na kolejny odcinek przewiduję, że zajmiemy się areną w Cape Dan. Porozmawiamy już chyba z Urukiem, bo powinno nam się udać. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Jak na mój gust, to uda nam się skończyć Cape Dan prawie całe, z wyjątkiem może zadań dla Cyrusa, bo jego bym zostawiła na sam koniec. To będzie kwestia innych rzeczy. I później wydaje mi się, że... Wiecie, ja wam od razu powiem na wstępie. Ja chcę niestandardowo trochę to przejść, albo inaczej najbardziej standardowo. To znaczy nie chodzić od miasta do miasta, tylko trochę inaczej. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. Dobra, ty mnie możesz nauczyć, ale to na spokojnie. Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Dziękuję ci bardzo. On mnie może nauczyć akrobatyki, to jest bardzo przydatna rzecz, ale raczej przyda nam się na późniejszych etapach. Na przykład, gdybyśmy poszli już do Nordmaru. Chociaż ja podejrzewam, że to nastąpi niedługo, bo tak jak już wam wspomniałam, ja bym chciała to przejść najbardziej standardowo, jak się da. A idąc standardem, to gdy porozmawiamy z Urukiem... O kurde, tych wilków jeszcze tu jest od groma. Jeszcze są cztery. Chyba się nie obejdzie. Mamy grupę. Dobra, najlepiej jest tak robić. Dobra, nie dziabaj mnie w tyłek. Dobra, zjadły sobie ścierwojada. I tutaj już chyba powinny zostać dwa ostatnie, wydaje mi się. Ale zróbmy zapis. Fajne jest to, że można paru przeciwników naraz atakować. Który bliżej podejdzie, to się atakuje. No i super. Na tym mi właśnie zależało. Fajnie. Bardzo dobrze, że się już udało to ogarnąć. Możemy oddać teraz Buffordowi zadanie i myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo udało nam się zrobić większość rzeczy, którą chciałam. Tak naprawdę te elementy planowałam zrobić po prostu dzisiaj. Także jest dobrze. Kwatermistrz Deckard jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Już po wygłodniałych wilkach.
Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Super. Ja bym miała jeszcze jeden plan może na dzisiaj. Jeszcze mamy jedno zadanie, którego nie zrobiłam, a mamy je w dzienniku. Czyli, żeby odnaleźć... Jasne. Czemu nie? Buntownicze podziemie w Cape Dan. I to nie będzie trudne. Ekwipunek schwytanego paladyna ogarniemy sobie w kolejnym odcinku. Gdyby to było takie łatwe. To tak raczej na spokojnie. Ale tutaj mamy jeszcze Phila i możemy z nim pogadać. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Gdyby to było takie łatwe... Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Lepiej się nie wtrącę. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. Jasne. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. No dobrze. Na razie nie chcemy tutaj niczego odbijać. I co, moi drodzy, wydaje mi się, że moglibyśmy kończyć ewentualnie. Dzisiaj moglibyśmy nadrobić te skrzynki, które metalowe zostały. To mieliśmy 2 pod Redok, nie? Tak mi się wydaje. To możemy się w sumie tam udać. Przy okazji bym sobie może kupiła ten pancerz buntownika, bo jednak by się przydał. Nie ukrywam, że nie. Tu widzę, że roślinkę jeszcze zostawiłam. Gelford? Pokaż mi towary. Ten hełmik też jest fajny, ale kurde, kosztuje trochę. 2 orkowe zguby. Dobra, ciężką kuszę to może zostawię, bo chyba będę chciała używać. Zardzewiały topór bojowy. Zastanawiam się jeszcze, czy grać pod jednoręczną, czy pod dwuręczną. Dwuręczna mi trochę chodziła po głowie z prostej przyczyny. Dobra, która tarcza będzie ładniejsza? Ta mi się chyba bardziej podoba. Nie wiem, to możemy już opchnąć wszystko. Pierścień do many to raczej mi jest niepotrzebny. Będę chciała się też nauczyć właśnie tego parowania ciosów tarczą. Bo to się przyda. Skórę bizona. Przydadzą się skóry bizona z tego, co kojarzę. Łopata jedna się przyda tylko. No i dobra, mamy 6000. Możemy kupić ten lekki pancerz. To będzie dużo lepsza inwestycja jak na razie. Ten nóż asasyna widzę, że znerfili. I mamy ciuszek. Tutaj się musimy nauczyć parowania. I myślę, że to będzie kolejna rzecz, którą będę chciała rozwinąć. Na razie te łowieckie zostawimy, bo nie narzekam jakoś na brak pieniędzy czy czegoś, a na spokojnie się dorobimy tego później. Lepsza walka bronią. Parowanie ciosów. 100 łowieckich, 150 siły wymaga. No to musimy w siłę inwestować. Siły by nas nauczył tam Javier na dole albo Buford, także na razie to tak zostawimy. No i chodźmy te 2 skrzynki otworzyć. Zastanawiam się, czy były jeszcze jakieś skrzynki do otwarcia, czy tylko te 2. Tutaj w Redok.
Bo jedna była tam przed ciężką skrzynią, a druga była, jak się wyjdzie na zewnątrz z tej jaskini od strony tego pełzacza. I to chyba były chyba wszystkie, które na razie mam takie nieotwarte. Tak mi przynajmniej coś świta. Może się mylę. Jakbyście pamiętali jeszcze gdzieś o jakiejś skrzynce, to możecie mi napisać, ale myślę, że nie było więcej. Były te dwie. Był ten kufer alchemika, który otworzyliśmy, i była ta skrzynka, którą też otworzyliśmy podczas zabijania tych wilków. Tam, jak odbiłam na lewo. No i to było chyba wszystko. Zapiszmy się, żeby nie popełnić jakiejś gafy, że nagle nie mam wytrychów. Kurde, dałaby mi gra wytrychy. Mam wrażenie, że ten patch też to utrudnia. Chociaż całe życie byłam pewna, że to jest raczej losowe i po prostu mam pecha aktualnie. No i dobra, to była ciężka skrzynia, mamy otwartą, tam się coś bije na górze z czymś. I tutaj był jeszcze jeden kuferek. Widzę, że też jakiś ziółek nie zebrałam. Tego w ogóle... Przecież tu byłam poza odcinkiem i nie otworzyłam tego. Ale dziwnie. No i dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Przeniesiemy się tylko na koniec do Cape Dan. Tak, żeby później już móc zacząć tam normalnie robić questy. I myślę, że dobrym pomysłem będzie zacząć od areny, bo tam możemy wygrać chyba lepszą broń i będziemy mogli ją od razu zaostrzyć, a później możemy zrobić zadanie dla Urkrasa. I nie wiem, czy uda nam się zrobić więcej. Być może z Urukiem uda nam się porozmawiać już, to też byłoby dobre. A, no i sprawa Jacka i buntowników w sumie. Dobrze, moi drodzy. To wydaje mi się, że już Wam dziękuję na dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i trzymajcie się. Słyszymy się w kolejnym. Cześć!